4 i 9 lipca, przed nami 35. już kolejka PKO Ekstraklasy, a to oznacza, że Rycerze Wiosny wybierają się na przedostatnie w tym sezonie spotkanie wyjazdowe. W sobotę o godzinie 15 rozegrają w Gdyni mecz z tamtejszą Arką i o tym właśnie meczu porozmawiamy z trenerem Wojciechem Stawowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, jak zwykle multum pytań od dziennikarzy. Zaczynamy od pytań przygotowanych przez redakcję EUKS Fans. Czy bez kontuzji udało się przepracować obecny tydzień treningowy? Jak wygląda sytuacja z Łukaszem Sekulskim, który ostatnio trenował w masce? Jeżeli chodzi o Łukasza Sekulskiego, tutaj nie ma większych problemów. Ma niestety złamany nos, ale to nie jest takie złamanie z przemieszczeniem, które by w jakiś sposób tam zagrażało jego zdrowiu. Chociaż będziemy to jeszcze konsultowali tutaj z naszym sztabem medycznym, bo wiadomo, że no, mecz jest grą kontaktową i różne sytuacje mogą się zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to jedynie mamy problem z Jankiem Grzesikiem. On po ostatnim meczu narzeka na bóle w okolicy przywodziciela, także na pewno jego występ w meczu z Arką jest niemożliwy. Mecz w Gdyni będzie meczem dwóch spadkowiczów. Grając to spotkanie będzie pan analizował Arkę już pod kątem zmagań w pierwszej lidze, czy jednak najważniejsze będą honorowe punkty w tym sezonie? Tak jak powiedziałem wielokrotnie, no, my chcemy ten sezon, nieudany dla nas sezon, zakończyć przynajmniej w tych ostatnich meczach honorowo, zagrać w końcu dobry mecz i wygrać spotkanie. No, wydawało się, że już jest blisko w meczu z Wisłą Kraków, ale no, stało się tak, jak się stało. Mamy kolejne spotkanie przed sobą teraz w Gdyni i trzeba zrobić wszystko, żeby zagrać w końcu dobry mecz i przywieźć z Gdyni punkty. To jest nasze jak gdyby główne zadanie, a poza tym ten mecz będzie miał również taki aspekt, wydaje mi się, w dużym stopniu psychologiczny, ponieważ no, będziemy walczyli na pewno z Arką w przyszłym sezonie o to, żeby wrócić do Ekstraklasy. Wiadomo, że zarówno w jednym, jak i w drugim klubie pewnie będą jakieś zmiany kadrowe, ale to jak gdyby nie zmienia faktu, że ten mecz również taki aspekt będzie miał. Natomiast w gwoli uzupełnienia tego pierwszego pytania, bo mi to umkło, jeszcze problemy zdrowotne ma Tadek Widmajer i jego też w meczu z Arką nie będzie. Z drużyną trenują od tygodnia młodzi zawodnicy, nowi. Gdyby formalnie mogli być zgłoszeni do rozgrywek, to czy w takim meczu który z nich dostałby szansę? Na pewno tak, z tego względu, że są to zawodnicy, którzy zostali tutaj ściągnięci po to, żeby wchodzić w kadrę, walczyć o miejsce w podstawowej jedenastce. Te mecze również służą temu, żeby po prostu zawodników sprawdzać, więc na pewno taką szansę oboje, czy jeden z nich w tym meczu by dostali. Jeszcze jedno pytanie nadesłane przez Mateusza Żegotę z EUKS Fans. W ostatnich meczach odszedł pan od koncepcji dwóch napastników od początku spotkania. Czy porzucił pan ten pomysł? Nie, nie porzuciłem tego pomysłu. Tak jak mówię, ja przygotowuję już pewne układy, rozwiązania pod nowy sezon, który będzie dla nas kluczowy. Z wiadomych względów już kilka razy o tym mówiłem, więc powtarzał tego nie będę. Teraz ten czas trzeba optymalnie wykorzystać, żeby później po prostu mieć przygotowane różne warianty, również i takie, kiedy będziemy grali dwoma napastnikami. Pytania teraz od Krzysztofa Sędzickiego z telewizji Toja. W jakich elementach pana zdaniem zespół przez te dwa miesiące pod pana wodzą zmienił się na lepsze, a w jakich na gorsze? Ja niestety muszę to powiedzieć z przykrością, nie widzę jeszcze takiego progresu, który chciałbym zobaczyć, jeżeli chodzi o grę mojego zespołu. Też powtarzałem to wielokrotnie i być może jest to dla wielu, którzy mnie słuchają, dziwne stwierdzenie. Na treningach widzę bardzo duży progres, jeżeli chodzi o grę zarówno ofensywną, jak i defensywną, budowanie akcji, wykańczanie akcji. Wygląda to naprawdę tak, jak ja bym chciał, żeby wyglądało w meczach mistrzowskich.
mistrzowskich. Teraz cała sztuka ma polegać na tym, żeby właśnie to przenieść na warunki meczowe, bo w tych warunkach meczowych ja tego progresu po prostu nie widzę. Zdarzają się momenty w meczach, momenty, które trwają krótko, 20 minut, pół godziny, 15 minut, gdzie naprawdę gramy dobrze, chociażby tak jak pierwsza połowa meczu z Wisłą Kraków, gdzie ŁKS w mojej ocenie rozegrał naprawdę bardzo dobre spotkanie, no ale to nie wystarczy, no tak trzeba grać przez całe 90 minut, więc jeżeli tak będziemy grali, to będę mógł mówić o jakimś po prostu progresie, natomiast czy coś w naszej grze się pogorszyło, uważam, że ŁKS od dawien dawna miał problemy z wieloma elementami i te problemy niestety dalej na boisku się pojawiają, a takim głównym to jest po prostu kwestia zareagowania na sytuację boiskową wtedy, kiedy no coś nie wychodzi, coś nie układa się tak, jak byśmy chcieli, żeby się układało. Kolejny przykład z ostatniego meczu, bramka stracona do szatni po bardzo prostym błędzie, potem bramka z rzutu karnego też po bardzo prostym błędzie i to wszystko gdzieś powoduje, że ten zespół traci na wartości, traci na wierze. To musimy przede wszystkim poprawić, to musimy zmienić. Właśnie tej kwestii dotyczy kolejne pytanie od dziennikarza telewizji Toja. Kto pełni rolę psychologa w drużynie? Czy jest to pierwszy trener, czy ktoś inny ze sztabu, a może przydałby się zespołowi trener mentalny? Każdy trener jest psychologiem i wydaje mi się najlepszym psychologiem i to właśnie jest jedna z głównych ról trenera, żeby dobrze odczytać szatnię, żeby dobrze odczytać każdego zawodnika. Wiadomo, że w szatni siedzi 20 parę charakterów. Każdy to jest też inna osobowość. Do każdego zawodnika trzeba inaczej dotrzeć. To jest też proces złożony. Wiadomo, że w wielu klubach są trenerzy mentalni, są psycholodzy, którzy jak gdyby pomagają trenerowi głównemu w tej pracy, ale ja zawsze uważałem i uważał będę, że najważniejszym psychologiem dla zespołu jest po prostu trener. Trener powinien być liderem, trener powinien określać wszystkie te drogi, którymi drużyna powinna podążać. Natomiast niewątpliwie w zespole powinny być też osoby, które pełnią rolę takiego lidera w szatni, kiedy trenera nie ma, tak? I tutaj też jak gdyby dużą pracę wykonuje w mojej ocenie Arek Malarz, dużą pracę wykonuje Maciek Dąbrowski, którzy starają się tym młodym zawodnikom mocno pomóc. Trzeba pamiętać też, że nasza szatnia jest szatnią międzynarodową. Ja tutaj też zauważyłem pewien problem polegający na komunikacji w takiej względem siebie. To też w dużym stopniu na pewno utrudniało pracę i było też, wydaje mi się, jednym z tych czynników, który no nie sprzyjał temu, żeby po prostu to dobrze funkcjonowało i to też bardzo mocno, konsekwentnie po prostu zmieniamy. Czas na pytania od Jana Pęczaka z portalu igol.pl. Czy pana zdaniem pierwsza połowa z Wisłą Kraków była najlepszą, jaką ŁKS zagrał do tej pory pod pana wodzą? Tak, już mówiłem o tym meczu, o tej pierwszej połowie. Uważam, że była to najlepsza połówka, którą drużyna rozegrała od momentu, kiedy ja tutaj jestem, chociaż było w tej grze jeszcze dużo takich rzeczy, których ja chciałbym, żeby zespół nie popełniał. Było też w tej grze dużo rzeczy, które chcemy po prostu poprawić. No, trzeba zawsze dążyć do doskonałości, no, dążyć do tego, żeby ta gra naprawdę była perfekcyjna. Nad tym cały czas pracujemy, ale cieszę się, że jakieś światełko w tunelu się pojawiło, oby ono szybko nie zgasło, oby potwierdziło się to w Gdyni, że zespół zaczyna iść w dobrym kierunku, bo tak jak powiedziałem, no najważniejszy będzie dla nas przyszły sezon, konkretnie jego początek, bo to od pierwszego meczu trzeba po prostu regularnie punktować, jeżeli myśli się o powrocie do Ekstraklasy, a my o tym myślimy bardzo poważnie i musimy być do tego przygotowani pod każdym względem. Marc Rozwandowicz pokazał się z niezłej strony w ostatnim spotkaniu. Ze względu na konkurencję w drużynie bardziej widzi go pan obecnie w roli środkowego obrońcy czy defensywnego pomocnika i czy możemy spodziewać się ponownie Marca w wyjściowej jedenastce na mecz z Arką? Max Rozwandowicz, podobnie jak Maciek Wolski, to jest piłkarz, który może grać na kilku pozycjach.
bardzo dobrze w mojej ocenie zagrał na pozycji defensywnego pomocnika. I oczywiście ja zawsze mam taką zasadę, że chcę, żeby zawodnicy dowiadywali się o tym, kto wychodzi w meczu, przede wszystkim najpierw ode mnie, nie z mediów, ale mogę powiedzieć, że w tym meczu z Arką Gdynia Max, jeżeli oczywiście nic się nie wydarzy na dzisiejszym treningu i jutrzejszym rozruchu, wyjdzie na pozycji numer 6 i mam nadzieję, że będzie dobrze pilnował tą środkową strefę boiska, która jest bardzo ważna, bardzo istotna, jeżeli chodzi o naszą grę. Czy planuje pan w najbliższym meczu sprawdzić kolejnego z młodzieżowców, który jeszcze nie zadebiutował na poziomie ekstraklasy? To wszystko będzie zależało od tego, jak będzie się układał mecz. Jedzie z nami Mieszko Lorenzo, jedzie z nami Artek Sujka, więc być może któryś z tych zawodników dostanie po prostu szansę na występ w tym meczu, ale tak jak powiedziałem, to wszystko będzie zależało od tego, jak ten mecz będzie się układał, ale są zawodnicy młodzi w zespole, są zawodnicy tacy, którzy mocno pukają do bram pierwszego zespołu. Ja wczoraj na treningu bardzo mocno chwaliłem właśnie Mieszko za jego postawę, za jego grę. Wczoraj mieliśmy grę wewnętrzną i prezentował się najlepiej ze wszystkich środkowych obrońców, jakich mamy w zespole, co było dla wielu dużym zaskoczeniem. No ale to nie jest jeszcze jak gdyby powód, żeby Mieszko wychodził w podstawowej jedenastce, bo też trzeba pamiętać, że młodego zawodnika trzeba w sposób umiejętny wprowadzać do zespołu, żeby mu zbyt szybkim wprowadzeniem po prostu nie zaszkodzić. Ja się bardzo cieszę na przykład z debiutu Dawida w bramce w meczu z Wisłą Płock. Uważam, że pomimo tego, że puścił dwie bramki, to jednak żadna z nich nie obciąża jego konta, bo na to pracuje cały zespół. Niestety myśmy pracowali w tym meczu źle, ale on wykazał wiele bardzo dobrych interwencji i mogę zapewnić, że na pewno jeszcze dostanie szansę w którymś ze spotkań, jakie mamy do rozegrania w Ekstraklasie. Ma też świetnego nauczyciela w postaci Jarka Malarza, no i bardzo dobrego trenera w osobie Jacka Janowskiego, którzy oboje razem mocno nad tym chłopakiem pracują. Na koniec seria pytań od Jerzego Walczyka z Łódzkiej Gazety Wyborczej. Czy ogląda pan już regularnie mecze pierwszej ligi? Pierwsze mecze pierwszej ligi na chwilę obecną, przyznam się szczerze, nie oglądam. Z tego względu, że cały czas skupiam swoją uwagę na zespole, na drużynie. Tutaj jest wiele spraw takich, które trzeba po prostu rozwiązać przed urlopami. One są bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne dla mnie. Poza tym no, mamy swoje mecze mistrzowskie, one często pokrywają się z meczami, które są grane w pierwszej lidze. Ja też nie mam czasu na chwilę obecną, żeby po prostu wyjeżdżać na te mecze i je bezpośrednio obserwować, ale oczywiście pierwszą ligę oglądają i mocno ją weryfikują moi asystenci, nasz dział scoutingowy, także wiele informacji do mnie dociera ważnych. Natomiast oczywiście przyjdzie czas urlopów. To nie będzie czas dla mnie polegający na tym, że będę gdzieś sobie po prostu leżał pod palmą i się opalał, ale to będzie właśnie czas taki, który muszę w całości poświęcić na to, żeby dokładnie pierwszą ligę przeanalizować to, jak zespoły wyglądały. Czyli po prostu będę oglądał mecze nagrane. Jest taka możliwość. Będę analizował dokładnie wszystkie zespoły, a przede wszystkim tych najbliższych rywali, z którymi będzie nam po prostu przyszło grać w tych pierwszych meczach nowego sezonu. Czy to prawda, że po meczu z Wisłą Płock w szatni do piłkarzy powiedział pan, że nie wie, czy wypełni do końca swój kontrakt? Wie pan, wszystko to, co w szatni mówi się do piłkarzy i wszystko to, co piłkarze mówią do mnie, to jest tajemnica szatni. Jeżeli z szatni wyciekają pewne informacje, to nie jest to też dla mnie dobry sygnał i to też jest kolejny czynnik, nad którym ja będę musiał po prostu pracować. Zresztą ja przychodząc do UKS-u o wielu rzeczach nie mówiłem, bo po prostu nie chcę o nich mówić.
teraz będąc tutaj już troszeczkę dłuższy okres czasu, mam swoją diagnozę, mam jak gdyby dokładną analizę tego, co tutaj się działo, jak to wszystko wyglądało. Powtarzam, nie chcę o tym mówić z tego względu, że myślę, że nie ma najmniejszego sensu, żeby jak gdyby do tych tematów wracać. Ja cały czas winę za wszystko, co tutaj się dzieje, brałem i biorę na siebie, bo ja jestem tym ostatnim, który, mówiąc tak kolokwialnie, gasi światło, więc jak gdyby ta odpowiedzialność spoczywa na mnie. Też to mówiłem wielokrotnie, że no nie cieszę się sympatią środowiska, które tutaj jak gdyby jest blisko ŁKS-u. Mówię tutaj przede wszystkim o naszych fanach, naszych kibicach. Ale nie zamierzam tego zmieniać w sposób taki, że będę pewne rzeczy tłumaczył i tłumaczył rzeczy, na których ja wpływu nie miałem. Po prostu ja się mogę obronić tylko i wyłącznie swoją pracą i tym, jak zespół będzie wygrywał, bo taką mam nadzieję, że tak będzie robił regularnie w pierwszej lidze. I jak zespół będzie po prostu grał, to jest jak gdyby czynnik, który może spowodować to, że moja praca będzie oceniana w sposób właściwy. Natomiast czy takie słowa padły w szatni? Różne słowa w szatni padają, ale tak jak powiedziałem, to nie są słowa, które ja będę publicznie powtarzał, bo to były słowa kierowane do moich piłkarzy i te, które pan zacytował, są totalnie przekręcone. Czy zdecydował pan już, którzy piłkarze odejdą po zakończeniu rozgrywek z drużyny? Cały czas rozmawiamy o tym, zastanawiamy się. Przede wszystkim robimy to po to, żeby nie zaszkodzić, tylko pomóc i tym piłkarzom, którzy ewentualnie z ŁKS-u odejdą i drużynie, która tutaj po prostu będzie funkcjonować. Natomiast oczywiście nie ma jeszcze jak gdyby decyzji wiążących i tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku innego pytania, no ja będę chciał przede wszystkim najpierw o tym porozmawiać z piłkarzami, których taka sytuacja dotknie. I jeszcze jedno pytanie od pana Jurka. Na jakie pozycje ŁKS szuka zawodników? Też nie chcę tego jak gdyby zdradzać z tego względu, że pracuje nad tym mocno cały sztab szkoleniowy z dyrektorem sportowym na czele, cały nasz dział taki można powiedzieć scoutingowy. Mamy jak gdyby swoich faworytów, wiemy, które pozycje chcielibyśmy po prostu wzmocnić, obsadzić, wiemy, gdzie są po prostu braki, ale gdybym chciał to wnikliwie oceniać, to po prostu oceniałbym to, co tutaj się po prostu działo, a ja tego oceniać po prostu nie chcę, tak? Ja chcę się zająć tym, co jest na chwilę obecną i tym, co jest przede mną w perspektywie kilku tygodni, a przede mną jest kwestia przygotowania zespołu do rozgrywek w pierwszej lidze i wywalczenie z tym zespołem ponownie powrotu do ekstraklasy. To jest nasz cel główny i moje główne zadanie. Tyle przed wyprawą do Trójmiasta. Opiekun ŁKS-iaków Wojciech Stawowy. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.